Czarne chmury to serial, który młodszym widzom może niewiele mówić, ale wielu z nas z rozrzewnieniem wspomina czas spędzony przed telewizorem, na śledzeniu losów ulubionych bohaterów. Produkcja stworzona została z wielkim rozmachem i na uwagę zasługują chociażby stroje użyte w serialu, które do dziś imponują dbałością o detale oraz jakością wykonania. Po latach ujawniono, co działo się na planie, ciężko w to uwierzyć. Czarne chmury to klasyka serialowa stworzona w 1973 roku przez Telewizję Polską. Polacy z zapartym tchem śledzili losy bohaterów wdających się w kolejne walki i bijatyki, a wiele słów padających z ust aktorów do dziś nie straciły na aktualności. Jak się okazuje, praca na planie nie należała do najłatwiejszych. Serial Czarne chmury okupiony został wielkim poświęceniem. Czarne chmury zapewniły, do tej pory wspominane są stworzone przez nich, niesamowite kreacje, które na stale zapisały się w historii polskiej kinematografii. Wielu do dziś zapewne wspomina niezwykłe losy m.in. Krzysztofa Dowgirda. Po latach ujawniono jednak, co działo się na planie Czarnych chmur. Ciężko uwierzyć w to, na jak wielkie poświęcenie zdobył się jeden z aktorów. Chcąc pozostać jak najbardziej wiarygodnym, zdecydował się na niebezpieczny krok, ale efekty jego pracy oraz autentyczność odgrywanej przez niego postaci powalają na kolana. Ryszard Pietruski przyznaje, że praca nie należała do najłatwiejszych. Wcielający się w rolę wachmistrza Kacpra Pilcha, Ryszard Pietruski, po wielu latach przyznał, że reżyser serialu Czarne chmury nie miał najłatwiejszego zdania, jeśli chodzi o pracę nad produkcją. Sprytny pomocnik pułkownika Dowgirda był nie tylko aktorem, współtworzył także scenariusz i we wspomnieniach przyjaciela Leonarda Pietraszaka podkreślana jest jego wielka ambicja, aby Czarne chmury były jak najlepsze. Zdecydował się nawet na zaryzykowanie własnym zdrowiem, a nawet życiem, i odmawiał propozycjom zastąpienia go przez kaskadera w niebezpiecznych scenach. Poświęcenie aktora dla roli jest niesamowite, ciężko uwierzyć w to, jak bardzo zależało mu na autentyczności odgrywanej postaci. Wszyscy mieli na względzie dobro produkcji. Czarne chmury zebrały śmietankę aktorską ówczesnej polskiej sceny filmowej. Wydaje się, iż pomimo awanturniczego charakteru większości postaci, aktorzy rzadko decydowali się na skorzystanie z pomocy doświadczonych kaskaderów. Ryszard Pietruski odmawiał i sam decydował się na ogrywanie niebezpiecznych scen. Na planie, mimo obecności doświadczonych kaskaderów, chciał, tak jak i ja, wszystko robić sam. Reżyser miał z nami utrapienie, mówił w rozmowie z rewią Leonard Pietraszak. Źródło: WP Film.